Niezwykły widok na rynku w Bochni. Co tam się wydarzyło? Bochnia, dostawczak wjechał na płytę rynku. Zapadł się pod fontanną. Samochód firmy zbierającej odpady wjechał w środę rano na płytę rynku w Bochni i zapadł się pod fontanną. Została ona uruchomiona zaledwie przed miesiącem. Auto wpadło do fontanny zarówno przednim, jak i tylnym kołem. Nie wiadomo na razie, czy instalacja uruchomionej zaledwie przed miesiącem fontanny uległa uszkodzeniu. Multimedialna fontanna jest zaawansowaną technologicznie instalacją, której działanie zależne jest m.in. od pory dnia czy pogody. Jak wyjaśniał portal bochnianin.pl w godzinach 9:00–17:00 pracuje ona w trybie dziennym, generując łagodne, niskie strumienie wody z obniżonym tempem zmian obrazów wodnych. Od godziny 17:00 do zakończenia działa w trybie popołudniowo-wieczornym, zwiększając dynamikę pracy. Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu bochnian.pl.